Witam wszystkich. Jest nasza 120. Przyjechała na trzech kołach do domu. Jest urwana oś. Widzicie, na jakim małym kawałku się trzymało. Całe szczęście obyło się bez żadnych ofiar, bo na polu się urwało. I cieszyć się z tego, że to na polu się urwało. Będziemy to podnosić do góry. Jeszcze po drodze gdzieś kapcia złapałem. Wytrzymało, żeby dojechać do domu, ale zeszło przez noc. Będziemy się brali za robotę. A, jedna ważna rzecz. Mówiłem już o tym. Tu jest podłożony młotek. Młotek jest położony na gumie i wsunięty i drugą gumą podłożony. Po to, żeby nie uszkodzić tutaj tego korpusu żeliwnego, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że guma trzyma, żeby podczas jazdy nie wyskoczył nam ten młotek, bo tutaj jest pod skosem to wszystko i mógłby ten młotek nam wyskoczyć. Dlatego był podłożony na dwóch gumach z dwóch powodów właśnie, bardzo ważnych powodów. Z jednego powodu, żeby nie uszkodzić żeliwa, a z drugiego powodu, żeby młotek nie wystrzelił jak z procy. No będziemy teraz podnosić do góry i będziemy nagrywać film pełnowartościowy. Przede wszystkim chciałem jeszcze na wstępie zaznaczyć, że jak już będę miał rozebraną tu tą zwrotnicę całą przednią, od razu zrobię regenerację tej zwrotnicy i będę pokazywał wam, jak wybić tuleję, bo tutaj jest jedna tuleja, w której ten stworzeń góra-dół pracuje i tutaj wyżej jest druga tuleja, ona jest troszkę mniejsza, bo dolna jest szersza, ta jest węższa. I jest zawsze problem z wyciągnięciem tego. Mam fajny sposób na wyciąganie tych tulei. Także jak ktoś jest zainteresowany, to proszę do oglądania całego filmu, bo będzie dosyć obszerny film. Ale pokażę wam, w jaki sposób wyciągnąć te tuleje, żeby się nie napracować. No dobra, mamy podlewarowany ciągnik. Lewarek ściągam, bo jak się zostawi, to nie jest z kwasówki tłok, tylko ze zwykłej stali i on później rdzewieje i będzie przeciekał. Dlatego go zabieram, zwijam go. To jest to, co wam mówiłem. Wydobywam ten młotek i chcę wam pokazać, jak to wygląda. Młotek wydobyłem i widzicie, jak guma się odcisnęła, dopasowała do wszystkiego. Patrzcie, jak to wyślizgało się tutaj, widzisz? Wyślizgało się, czyli młotek spełnił swoje zadania, ale guma jeszcze większą, bo po prostu odcisnęło się na gumie i izolowało od uszkodzenia mechanicznego. Przede wszystkim tego korpusu żeliwnego, żeby go nie uszkodzić, bo to jednak po dziurach się jechało, tu z 8 km było do przejechania. O, tu widać już jest ta oś do regeneracji, też ją będziemy robić, tą półoś. Idę zobaczyć na tamtą stronę, jak to wygląda, na tej urwanej. Tu jest sztywno, tu nie lata ta ośka. Nic nie lata, czyli tu jest dobrze, ale trzeba będzie wyciągnąć. Tuleję stąd wyciągnąć, będziemy odkręcać tutaj, tu jest sprężyna, trzeba będzie zabezpieczyć w jakiś sposób, żeby nie wystrzeliło. Niech nikt sobie w mądry sposób nie odkręca tego bez zabezpieczenia. Ja to zawsze europasem spinam i później sobie odpinam, pokażę wam, jak to się robi. Żeby się dobrać do zwrotnicy półosi przedniej, trzeba odkręcić tutaj ten cały dekielek. Tylko musimy uważać, bo w tym dekielku jest sprężyna, bo tu to jest zawieszenie typu miękkiego i chodzi tutaj sprężyna, to jest jakby powiedzieć sprężynowane zawieszenie.
i musimy uważać, żeby ten dekielek nam w głowę nie szurnął, jak ta sprężyna się rozpręży przy odkręcaniu. Ja sobie odkręcam zawsze tutaj dwie śruby i po przekątnej też dwie śruby i spinam to europasem i dopiero resztę rozkręcam. Zrobimy tak, jak mówię. Poluzowane te śruby. Przede wszystkim zawsze trzeba pamiętać, żeby to koło było podreserowane. Jeżeli jest koło, u mnie jest urwane, to z automatu jest to podwieszone. Bo jeżeli będzie stało na kole, to jeszcze bardziej będzie napierało tutaj na ten dekielek. I trzeba na to uważać. Także jakby ktoś miał regenerować to zawieszenie, to powinien podlewarować koło do góry, ściągnąć najlepiej koło. I mówię, tu trzeba uważać. Ja zaraz założę ten Europass i zepnę to w dół, żeby to się nie rozprężyło mi i żeby mi w głowę ten dekielek nie uderzył. Dobra, mam go mocno naszpanowanego. Odkręcam dalej. Zachowując przy tym ostrożność. O, czuć było, jak się... Mimo to ten dekielek rozszerza. Widzicie? I tak szczelina się zrobiła. A teraz będzie ryzykowna sprawa, bo będziemy luzować ten. Ten pad będę luzował. O! Pięknie skoczyło. Ściągamy pas, już niepotrzebny. I tu pod pasem ściągamy ten dekielek. Dekielek jest. Sprężyna. Całe spirytumowy. Coś tu wodą podciekło, bo jest całe zardzewiałe i to świeża woda. Mamy do tego bałwanka założonego. Tak zwanego gumowego odboja. Ściągamy go. Do wyrzucenia jest, bo jest pęknięty. Widzicie? A tu kurde pływa wszystko w wodzie. Masakra. No zobaczcie, tutaj jest kręcona śruba. Tu jest śruba kręcona z podkładkami. Ktoś tu jakąś wielką sztukę już odtwarzał. Także... To nie powinno w ten sposób się nawet odbywać. Tu już jest normalna śruba i tam jest normalnie wszystko. Ale tu już jakiś patent artysta jakiś tu robił. No trzeba pochwalić prowizorkę. I to nawet jakaś śruba jest z kołnierzem. Nie wiem co to za śruba. Ale czemu tu jest tak podłożone, nie mam pojęcia. Ja odkręciłem tutaj te śruby. Ale popatrzcie. Każda śruba z innej parafii. Krótsza, dłuższa. Jedne są na klucz. Jaki to był klucz? 15. A drugie na klucz 17. No normalnie w składach, ale no nikt już nie ma gwintu. Tu trzymało 3 mm. Tu trzymało na długości, ale ten gwint ma wiele do życzenia. Tu znowu trzymało, ale nie wiem na czym, bo tu gwintu prawie nie ma. Ta też nie dość, że na końcówce trzymała, to też prawie bez gwintu. Masakra. Zaraz ściągniemy ten kielich. Bo ten kielich trzeba ściągnąć. Nie wiem jak. A niestety nie uda się go ściągnąć.
czy się uda go ściągnąć. Niestety. Nie uda się go ściągnąć. Trzeba jednak tym kluczem specjalnym, idę zaraz go poszukać w szopie, odkręcić tutaj tą nakrętkę, bo to jest nakrętka. Widzicie, na to nacięcie jedno i tam jest z drugiej strony drugie nacięcie. I to trzeba po prostu odkręcić, dopiero się dostaniemy do tego kielicha, bo to jest jednak kielich pełny. Zapomniałem, bo już dawno temu to robię. Dobra. Jak wam tłumaczyłem, tu są dwa nacięcia z boku, żeby odkręcić tą śrubę. Taka prowizorka zrobiona x lat temu, jak miałem 902 model, ale to jest to samo i to pasuje tutaj. I kawałek rurki i kręcimy. Się poluzowało. Czy powinno pójść palcami? O, mamy odkręconą tą nakrętkę. Teraz może lepiej widać. Widzicie, to jest jedno nacięcie, to jest drugie nacięcie. I na taki prowizoryczny klucz, co tu miałem. Teraz ściągamy kolejne rzeczy. To jest pułoszka cała, nie wiem. Aha. To teraz trzeba. Tam jest nakrętka w spodzie. Niedokładnie widać, ale jest nakrętka. Trzeba teraz tą nakrętkę odkręcić i opuścić pułoszkę do dołu. A to dlatego nam się nie wyrwał ten czopuł, bo tu sprężyna cała stała. Także nie miało opcji to się wyrwać. Dlatego na tych prowizorycznych śrubach to wytrzymało. Ok. Dobra, bierzemy się za... To jest zawleczka jakaś? Powinna być, ale nie ma. Dobra. Wezmę klucz i odkręcę to. Chciałem wam wyprostować temat. Bo sprawa się ma tak następująco, że to żaden klucz ani 36, ani 38, tylko taka dziwna nakrętka jest na 4 wpusty. Może wezmę, wyczyszczę. Tak jak tłumaczyłem wcześniej, raz robiłem ten przód w 902 i dlatego się podejmuję roboty drugi raz, bo już to robiłem, tylko już nie pamiętam wszystkiego. Nie mam książki, żeby sprawdzić. To już ktoś to widać na zakręcanie bombardował już tą nakrętkę. Będzie w sklepie do kupienia nowa, to kupię nową. Nie będę się z tym boksował. Spytam się, może klucz mają do tego. Łożysko smarowane smarem plus woda. To jest łożysko kulkowe. Takie dziwne. To jest podkładka pod to łożysko. Niby całe. Zaraz zobaczymy dalej. Ściągnę kulki. Wszystko powiem wam. Zgnilizna. Fatalnie. No teoretycznie są kulki, żadna nie wypadła. Można wymienić, by było na nowe łożysko. Kształtne są te kulki, nie są zmienne. Wezmę, umyję to w jakimś rozpuszczalniku, albo w jakiejś benzynce, albo w ropie tam. Nie wiem, z wymiany filtrów. I zadecyduję, co dalej. Tu jest druga bieżnia od tego łożyska. Zaraz zobaczymy, jak druga bieżnia wygląda.
nie ma wyczuwalnego jakiegoś tam problemu z tym, żeby się tam jakieś gniazda powyrabiały po łożysku. Zobaczymy, jak umyję. Jest prawdopodobieństwo, że nie będę tego wymieniał w ogóle. Ściągamy tutaj. No popatrzcie, woda plus smar. Nic więcej. Pięknie to wygląda. Teraz możemy ściągnąć ten kielich. Tutaj jeszcze w tym kielichu jest, wyciągnę, taka guma, odbojnik. Chyba na tej gumie wszystko spoczywa. Ale też jest cała niepognieciona, tylko ją trzeba ją oczyścić. No. I tu mamy półoś. Ta półoś sobie pracuje tutaj, góra, dół i jeszcze prawo, lewo. Jest to wszystko wodą i smarem nasmarowane. Fajnie to wygląda. Dobra. W każdym razie zaraz demontujemy to. Musimy drążek kierownicy odkręcić. Drążek odkręcony i ściągamy to do dołu. Do dołu. Jak to się ma do całości? To guma do wyrzucenia. Co wam mogę powiedzieć na temat tej półosi? Generalnie i szczerze mówiąc, jakby nie pękła, to gicior. Wystarczyłoby tylko wymienić tuleje i sprzęcior dalej hula. Nie ma progów. Jest wypolerowana mocniej, ale nie ma progów. Czyli jest okrągła. Zaraz zobaczymy tutaj na górnym swożniu. A najczęściej te dolne siada. Górny stworzeń, jak widać, on brudny jest, ale też jest podszlifowany, znaczy się wypolerowany, nawet bym tak powiedział, ale nie ma progów. Aż żal taką półoś wyrzucać, no ale jak sobie przypominacie z shorta, to jest moja półoś. I ona była pęknięta wcześniej do tego momentu i tu, gdzie to jaśniejsze, widzicie, na tym kawałku się trzymało i odpadło. No i dzięki temu, jakby to powiedzieć delikatnie, ląduje to do kosza na śmieci. Trzeba będzie kupić nową półoś. Ale przed montażem nowej półosi tu jest coś takiego jak tuleje. Trzeba wziąć suwmiarkę i sprawdzić, czy te cylindry mają okrąg, czy mają elipsę. Jak mają elipsę, to trzeba wyrzucić je. Nawet zwykły laik może to zmierzyć, bo bierzemy sobie suwmiarkę, ustawiamy w kierunku jazdy przód, tył i jest suwmiarka rozsunięta na ciasno. Przesuwamy ją w kierunku bocznym, czyli prawo, lewo. Słyszycie? Nawet nie znając się na obsłudze tego przyrządu, można sobie w ten sposób sprawdzić, że coś jest nie tak. Czyli ta półośka musi być wyciągnięta. I ja wam zademonstruję, jak wyciągnąć te tuleje. Bo naprawdę jest patent na to bardzo wspaniały.
i nie trzeba się nagimnastykować, bo pierwszą półośkę jak robiłem, to była masakra, ale na drugą półośkę mi znajomy pokazał patent i ja wam go też sprzedam, jak będziecie oglądać dalej. Powiem wam tak, noc mnie zastała, na dole ta guma jest do wymiany i tak sobie pomyślałem, na wszelki wypadek sprawdzę, jak im stanie jest druga strona zawieszenia. I zgadnijcie, co się stało. W jeszcze gorszym jak tamta. Jest tu wszystko wyjechane. Zwrotnica jest wyjechana. Mocowanie tutaj jest wyjechane. Trzeba rozebrać i zrobić będzie. No bo nie ma innego wyjścia. Zrobimy drugą stronę. Jak już mamy jedną stronę zrobioną do robienia, to i drugą zrobimy. Z tego powodu, że już mam psychiczny komfort taki, że mam obsiane i na razie nie muszę się śpieszyć tym ciągnikiem jechać w pole, to zrobię od razu drugą stronę zawieszenia i też ją zregeneruję. Wam pokazać ciekawostkę, co wam mówiłem, że każda śruba z innej parafii to jest pół bidy. Widzicie? Tu się skok gwintu pokrywa z gwintownikiem. Ale tu wkręcił śrubę, która ma inny skok gwintu. To jest jedynka, a to było 1,25. Popatrzcie. Druga śruba nie pokrywa się skok gwintu. Trzecia śruba się pokrywa. Ach. Mistrzostwo świata i Europy. Nie wiadomo, czy nie trzeba będzie kupić nowego kielicha albo przegwintować na większy gwint. Wezmę, poprawię te gwinty tutaj. Spróbuję tym narzynkom te gwinty poprawić i zobaczymy, jak one wyjdą po tym poprawieniu. Dobra, trzeba iść po olej, bo na sucho to nie będzie szło. No, ten gwint nie jest zniszczony, to tu idzie łatwo. Ale przeczyszczę go z tej rdzy. Na pewno mu nie zaszkodzi takie przeczyszczenie. Trzeba będzie kupić nowe śruby. To nie może tak być, bo to skandalicznie jest, żeby to w ten sposób się to odbywało. Ta woda, która tam była na dnie, bo to jest spód tego kielicha, to też nie pomogła na ten gwint. Także dobrze jest odświeżyć ten gwint, zanim się wkręci nową śrubę.